Hej, tak jak zapowiadałem, dzisiaj kontynuujemy opowiadanie historii koncertu Queen w Budapeszcie w 1986 roku. Koncertu wyjątkowego ze względu na miejsce i czas. Był to wciąż blok wschodni i żelazna kurtyna. Wcześniej zdarzały się występy zagranicznych gwiazd, ale były to koncerty halowe. Natomiast gwiazda największego światowego formatu w tej części Europy nie wystąpiła jeszcze nigdy. Zapowiadał się magiczny wieczór w stolicy Węgier. Magiczny i wyjątkowy, bo po raz pierwszy zachodni zespół miał zagrać stadionowy koncert za żelazną kurtyną. Tym występem emocjonowali się fani rocka z całego bloku wschodniego. Na końcu tego odcinka zobaczycie kolaż Magdy podsumowujący wizytę Queen w Budapeszcie i ten legendarny koncert. Zacznijmy od tego, że zespół Queen po swoim rewelacyjnym secie podczas Live Aid na Wembley w 1985 roku stał się zespołem potężnym. Sprowadzenie gwiazdy tego kalibru do kraju komunistycznego z wielu powodów było poza zasięgiem oficjalnych państwowych agencji koncertowych. Jak zawsze w takich przypadkach był ktoś, kto bardzo chciał, znał odpowiednich ludzi, wiedział jak to zrobić i przede wszystkim bardzo kochał muzykę. W tym konkretnym przypadku był to Laszlo Hegedus, pierwszy producent i promotor w Europie Wschodniej, który współpracował z międzynarodowymi gwiazdami. Doświadczenie zdobywał jako dziennikarz, a później był menedżerem artystycznym. Podróżując po Europie z węgierskim zespołem Lokomotiv GT, nawiązał wiele cennych kontaktów. W 1982 roku udało mu się założyć w Berlinie Zachodnim agencję koncertową Multimedia Organization, która momentalnie odniosła wielki sukces na rynku. Niedługo później Multimedia została pierwszą firmą, która otrzymała licencję od rządu w Europie Wschodniej na współpromocję i organizację imprez z monopolistycznymi organizacjami państwowymi. Do zadań firmy należała również opieka nad artystami podczas ich pobytu w danym kraju. Te wszystkie ujęcia zespołu w Budapeszcie były możliwe dzięki temu, że zorganizowała to firma Multimedia Organization, a właściwie sam Laszlo Hegedus. Śmiało można powiedzieć, że gdyby nie ten człowiek, to do tego koncertu mogłoby w ogóle nie dojść. Queen w 1986 roku promowali album A Kind of Magic. Bardzo nietypowy, bo utwory z niego stanowią ścieżkę dźwiękową do filmu Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym. Na tej płycie znajduje się kilka klasycznych już dzisiaj perełek, jak choćby piosenka tytułowa, czy też Friends Will Be Friends i Who Wants to Live Forever. Nie zabrakło ich również na węgierskim koncercie. NEP Stadion, czyli Stadion Ludowy, zbudowany w latach 1948-53 od 2001 roku, nosi nazwę najlepszego węgierskiego piłkarza Ferenca Puszkasza. W 2016 roku stary stadion został rozebrany, a w jego miejscu powstał nowy, nowoczesny obiekt, który właśnie widzimy. Według doniesień na stadionie było 80 tysięcy ludzi. Nie byli to wyłącznie Węgrzy. Wieść o występie Queen rozniosła się po wschodniej Europie. Szczęśliwcom udało się kupić bilety na stadion, ale wiele osób z całego bloku wschodniego przyjechało również po to, żeby posłuchać muzyki choćby w jego okolicy. O fanach zespołu przybyłych do Budapesztu m.in. z Polski muzycy doskonale wiedzieli. Wspominał o tym Roger Taylor. The people coming from Poland and Czechoslovakia and a lot of the Eastern Bloc, which is very exciting. Co do samych biletów, to ich cena wahała się w okolicach 200 forintów w zależności od miejsca na stadionie. Była to wówczas równowartość średniej miesięcznej pensji na Węgrzech. Mimo to chętnych na ich zakup było 3 razy więcej niż wejściówek. I want to see Queen concert, but I haven't ticket. 27 lipca pod wieczór fani zaczęli gromadzić się na NEP Stadionie. Na początku czekały na nich supporty. Na tej trasie przed Queen grały m.in. zespoły Merillion oraz In Excess. Niestety fani rocka w Budapeszcie nie mieli tyle szczęścia. W Budapeszcie wystąpił zachodnio-niemiecki zespół Kraft oraz węgierski ZZ Labor. Można odnieść wrażenie, że support nie został dobrany najlepiej. Kiedy zrobiło się już ciemno i emocje związane z oczekiwaniem na gwiazdę wieczoru sięgały zenitu, na scenie pojawili się oni. Zaczęli od numeru One Vision.
Węgierskie władze bardzo chciały pochwalić się koncertem Queen i postanowiły filmować show. Zaangażowano najlepszych operatorów i techników filmowych. Węgierska państwowa firma MaFilm zarekwirowała wszystkie dostępne w kraju kamery 35 mm, aby jak najlepiej pokazać historyczny koncert. Setlista nie odbiegała od zachodnich występów zespołu. Fani w Budapeszcie mogli usłyszeć największe hity, m.in. I Want to Break Free z albumu The Works. Zespół miał początkowo pewne obawy, czy Węgrzy dołączą do wspólnego śpiewania Love of My Life. Niepotrzebnie, poradzili sobie znakomicie. Później nastąpił najbardziej magiczny moment tego wieczoru. Tavas ist jedwizet aras to jedna z najpopularniejszych węgierskich pieśni ludowych. Po polsku jej tytuł oznacza wiosną wiatr wzburza wodę. Freddie Mercury i Brian May ćwiczyli jej wykonanie na tarasie tego hotelu. Każdy, kto miał styczność z językiem węgierskim, wie, jak bardzo trudny jest w wymowie. Freddie na pewno miał fonetyczny zapis tekstu tej węgierskiej piosenki. Jednak wcale się nie dziwię, że mimo wszystko trudno mu było go zapamiętać. Dlatego zrobił sobie ściągawkę na dłoni, która przydała mu się podczas koncertu. Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you. Podczas tej trasy zespół Queen zaprezentował też kilka coverów. Między innymi w Berlinie Zachodnim zagrali Immigrant Song Led Zeppelin. Natomiast najczęściej grali przebój Little Richarda Tutti Frutti. To samo mogła usłyszeć publiczność zgromadzona na stadionie w Budapeszcie. Wspominam o tym nie po to, żeby powiedzieć Wam, co miał Little Richard na myśli pisząc tekst, bo o tym mówić akurat nie chcę. Skupmy się na tym, że Tutti Frutti to deser, a ja chcę Wam pokazać tradycyjny węgierski deser, a właściwie przekąskę. To Turo Rudi, batonik twarogowy oblany czekoladą. Tak wygląda ten batonik. Turo Rudi jest obiektem uwielbienia szczególnie węgierskich dzieci. W sklepach można go spotkać w lodówkach obok jogurtów. Trudno to porównać do naszych polskich smakołyków, ale smak jest naprawdę fantastyczny. Pokażę Wam, jak on w ogóle wygląda. Jest to taki batonik, w środku twarożek oblany czekoladą. Polecam. Tutti frutti,
Na tej trasie ostatnie utwory na każdym koncercie nawiązywały do słynnego seta z Live Aid. Na Węgrzech było podobnie. Fani mogli m.in. usłyszeć Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, no i na koniec We Are The Champions. Tu akurat widzimy polskie barwy narodowe przy pomniku Józefa Bema w Budapeszcie. Natomiast jeżeli chodzi o barwy węgierskie, to podczas wykonania We Will Rock You Freddie Mercury założył na siebie węgierską flagę. Kaseta VHS dokumentująca węgierski koncert ukazała się 1 stycznia 1987 roku pod tytułem Live in Budapest. Cyfrową wersję koncertu opublikowano na DVD i dwóch płytach CD dopiero 20 września 2012. Właśnie to wydawnictwo nosi tytuł Hungarian Rhapsody. Ciekawostką jest, że o ile na płytach CD możemy usłyszeć wszystkie utwory, to już w wersji wideo kilku zabrakło. Nie ma na przykład Another One Bites the Dust. Na szczęście jednak nie pominięto innej słynnej kompozycji. Tytuł Hungarian Rhapsody to nawiązanie do utworu Queen Bohemian Rhapsody, ale Hungarian Rhapsody, czyli węgierska rapsodia, to również dzieło wybitnego węgierskiego kompozytora Franciszka Liszta. Powstała w ten sposób ciekawa gra słów, łącząca koncert rockowy na Węgrzech i węgierską muzykę klasyczną. Teraz swój kolaż zaprezentuje nam Magda, dla której jest to sentymentalne dzieło, bo jej tata i jednocześnie mój wujek był Węgrem. 27 lipca 1986 roku on również miał bilety na Queen. Cześć Wam! Koncert Queen w Budapeszcie w 1986 roku ma dla mnie szczególne znaczenie, bo moi rodzice byli wśród publiczności. A wtedy mieszkaliśmy na Węgrzech. Zawsze fantastycznie wspominali ten koncert. Ja chciałam stworzyć kolaż o pozytywnym i dynamicznym charakterze. Węgry były wtedy dosyć otwartym krajem, a niedługo miała też runąć żelazna kurtyna. W tej pracy dominują kolory węgierskiej flagi, jest nawiązanie do palinki oraz opakowania Turo Rudi, czyli batoników kojarzących mi się z dzieciństwem. Oczywiście na pierwszym planie króluje legendarny Freddy. Mam nadzieję, że kolaż Wam się podoba i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, na zdrowie, egészségedre! Jeszcze w czasie pobytu w Budapeszcie i rozmowy z dziennikarzem z ust Freddiego padły słowa, nad znaczeniem których fani spekulują do dzisiaj. Niestety, budapesztański show był jednym z ostatnich koncertów Queen z Freddie Mercury. Zagrali ich jeszcze tylko 5. Ten ostatni odbył się 9 sierpnia 1986 roku w angielskim Stevenage Network Park.
zgromadził około 200 tysięcy ludzi, którzy nie spodziewali się, że więcej nie usłyszą już Freddiego na żywo. Nie chcę jednak wprowadzać smutnej atmosfery, bo w tym odcinku celebrujemy triumf rocka i w ogóle muzyki. W 1986 nie było na świecie większego zespołu niż Queen, a Freddie Mercury był uwielbiany wszędzie, gdzie się pojawił. Wróćmy jeszcze na NEP Stadion i zobaczmy, jak ten genialny artysta i jego nie mniej genialni koledzy żegnali się z węgierską publicznością. A ja już dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka 46 Rocking Streets. Miałem przyjemność opowiadać Wam o koncercie Queen w Budapeszcie. Wtedy, w 1986 roku, magia rock'n'rolla dotarła za żelazną kurtynę. Po raz kolejny muzyka rockowa złamała bariery i połączyła ludzi. Życzę Wam wszystkim, żebyście mogli kiedyś uczestniczyć w takim pięknym rockowym święcie. Do zobaczenia następnym razem. Let's walk, let's rock.